Program zaprasza Bonimet, producent balsamu kręgowego Ojca Grzegorza na bóle mięśni, stawów i kręgosłupa. Witam Państwa po raz kolejny w naszym cyklu. Spłynęły kolejne pytania i pragnę na te pytania odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, to, to dwa pytania, ale można je połączyć ze sobą, dlatego że temat jest bardzo podobny. Co na chondromalację chrząstki? Strzela mi w kolanach i chrupie. Mam bolące stawy. I drugie pytanie. Silny ból nadgarstka od dwóch miesięcy i strzelanie kości bez urazu. Żadna maź nie pomaga. Wizyta u ortopedy za miesiąc. No to cóż, takie mamy czasy. Proszę Państwa, w przypadku dolegliwości stawowych i mięśniowych mamy dwie sprawy. Dwie, dwa sposoby terapii. Terapię doustną i terapię, która ma działać, może działać zewnętrznie. Yy, I zarówno w jednej, jak i w drugiej, yy, zioła się i yy, naturalne produkty się sprawdzają. Zewnętrznie powinniśmy stosować produkty, które są bogate w takie surowce naturalne jak arnika. No, arnika jest takim kwiatem, chyba wszystkim znana, znana, znane zioło. Yy, ale nie tylko arnika. Yy, pamiętajcie też Państwo o żywokoście, też w aplikacji zewnętrznej. Oleju dziurawcowym, oleju charakterycznych, zwłaszcza lawendowym, rozmarynowym, kanforowym, no i mentolu, który wychładza. Takie połączenia zewnętrzne do zewnętrznego stosowania mogą być w postaci maści, mogą być w postaci żeli, choć tam nie wszystko przejdzie do żelu. My preferujemy bądź substancje oleiste, czyli takie oleje do masażu. Mamy taki preparat, który pozwala sobie tutaj umieścić, które często stosujemy. To jest znakomity, znakomity preparat pod postacią m, takiego oleju na bazie z pestek, oleju z pestek winogron. Dlatego, że on leczy zarówno pacjenta, jak i terapeutę, który ten masaż wykonuje, gdyż znakomicie wpływa na stawy. I taka receptura się nam bardzo sprawdza w przypadku, gdy potrzebny jest masaż. Gdy mamy, mamy też czasami sytuację taką, że nie ma potrzeby masażu i trzeba tylko wetrzeć na krótko, na przykład stawy, stawy międzypaliczkowe. Jakąś substancję, wtedy preferujemy preparaty na bazie nalewki alkoholowej. To bardzo szybko się wchłania, co ma znaczenie, nie pozostaje żadna tłusta plama czy też jakieś takie nieprzyjemne wrażenia na rękach. Więc zewnętrzne działanie to działanie jedno. Ale pamiętajcie Państwo, że to nie tylko zewnętrznie możemy działać. Możemy działać także doustnie. Jeżeli mamy problemy związane z zestawami, zwłaszcza z chrząstką stawową, a tu była taka, taka uwaga, takie pytanie o chondromelację, to wtedy trzeba po pierwsze zwiększyć w, w naszym organizmie ilość kolagenu. Kolagen możemy podawać w postaci diety, i tutaj galaretki, czy drobiowe, czy, czy prawda, cielęce, mogą być też wieprzowe można stosować. Rzeczywiście to są takie, takie naturalna suplementacja diety, w zasadzie dieta, która nam wspomoże funkcję kolagenu. Ale pamiętajcie też o tym, że kolagen buduje się w naszym organizmie wtedy, kiedy mamy dobry poziom witaminy C i my tutaj preferujemy w takich sytuacjach naturalne produkty z witaminą C, takie jak, jak acerola, jak, jak róża. E, oczywiście chcemy do tych ekstraktów naturalnych dodać nieco łagodnie wpływającego na żołądek askorbinianu sodu, wtedy ta, ta po prostu ilość yy, witaminy C jest właściwa do aplikacji, yy, więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, pamiętajcie Państwo o tym, że włókna, do budowy włókien kolagenowych świetnie się nadaje krzem, zwłaszcza ze źródeł naturalnych i tutaj możemy stosować yy, przykład mieszanki ziołowej, Państwo widzicie tutaj na, na ekranie, yy, to jest taka mieszanka ziołowa, którą my stosujemy w przypadku osteoporozy, ale również w przypadku, gdy chcemy pobudzić włókna kolaganowe do wzrostu i one się do tego świetnie nadają. Gotowanie tej mieszanki, nieparzenie, gotowanie 20 minut powoduje, że w tym odwarze znajduje się dużo, dużo krzemu, a krzem znakomicie wpływa na, na budowę włókien kolaganowych. Poza tym, taka mieszanka powoduje, ten krzem powoduje, że włókna kolaganowe budują się nie tylko w, w chrząstce, czy w kościach, budują się także w tkance podskórnej i w skórze. A co za tym idzie, skóra wygląda bardziej jędrnie, a przez to młodo. Więc to taka uwaga do pań, które pewnie, pewnie mogą się przekonać wtedy do takiego produktu. Jeszcze kończąc, chciałem Państwu nadmienić, że jest taka, taka, taka substancja o nazwie Mumio. To Mumio jest również regenerującą substancją, znakomicie działającą w przypadku złamek kostnych, w przypadku osteoporozy, ale także, gdy mumio zrobimy taką, taką taki maść, krem z mumio i ten krem z mumio świetnie może wpływać na dolegliwości kolanowe. One łagodzą się, gdy go stosujemy. Zatem mamy tutaj szeroki arsenał działań, które możemy prowadzić w przypadku problemów stawowych, czy to urazowych, czy nieurazowych urazowych i do tego Państwa serdecznie zachęcam. Bo bym zapomniał jeszcze o jednej bardzo ważnej Substancji. Tą substancją jest glukozamina. Glukozamina to taki taka, taka naturalny produkt uzyskiwany ze skrypeków morskich i on rzeczywiście również powinien być stosowany w przypadku zwłaszcza chondromalacji, a świetnie się komponuje z korzeniem hakorośli, Ekstrakt korzeniem hakorośli, która wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. I to jeszcze chciałem Państwu dopowiedzieć na koniec. Dziękuję. Był Bonimet, producent balsamu kręgowego Ojca Grzegorza na bóle mięśni, stawów i kręgosłupa.